kochani, nie mogę uwierzyć, że mamy już za sobą święta wielkanocne. Troszkę smutno, natomiast z drugiej strony pozytywy są takie, że przed nami majówka, także weekend majowy już za rogiem, już go czuć w powietrzu, nie wiem jak u Was. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, no bo oczywiście wiadomo, że ten filmik nagrywam kilka dni jeszcze wcześniej. Także zobaczymy, jak to będzie. A w tym momencie zapraszam Was właśnie na kolejny filmik z serii Ulubieńcy. Dzisiaj naprawdę krótko, zwięźle i na temat, ponieważ tych ulubieńców nie jest zbyt wielu, ale mimo wszystko taki filmik chciałam dla Was nakręcić. Także już nie gadam, nie na temat. Zapraszam do oglądania. Kochani, jeżeli chodzi o ulubieńców, to zacznę tradycyjnie od pielęgnacji. Tutaj pojawi się kilka produktów. Zacznę od produktu, który ostatnio uratował mi życie. Powiedziałabym, że uratował mi, mówiąc brzydko, tyłek, ale tak naprawdę mówimy tutaj o innej części ciała, mianowicie o buzi. Tak, miałam przed sobą trudny okres, od razu Wam powiem, mianowicie no, nie czułam się najlepiej, byłam w złej kondycji, mówię tutaj fizycznej, chociaż psychicznie też złapał mnie jeszcze taki dół, bo pogoda była zmienna, wiecie, kwiecień, plecień poprzeplatał trochę zimy, trochę lata, niestety. Myślę, że w każdym mieście było to samo i to odbiło się na mojej skórze, ponieważ też trochę zaniedbałam pielęgnację, nie zawsze używałam kremów na co dzień i tak dalej, już nie wnikajmy w szczegóły. No i oczywiście takim ratunkiem, zastrzykiem tego nawilżenia, o którym ja bardzo często mówię na kanale, są maseczki. I już jakiś czas temu też pokazywałam Wam maski firmy Mizon i naprawdę coraz mocniej się do nich przekonuję, nawet teraz jest w drodze do mnie paczka z kolejnymi maskami. A ta, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jest to maska ta zielona, zasłonię tak swoją buźkę, mianowicie maska z zieloną herbatą. Tak wygląda, zobaczymy, czy złapiemy ostrość. O, Mizon maska z zieloną herbatą, maska w płachcie, naprawdę świetnie się sprawdza. Ją trzymacie na swojej buzi od 10 do 20 minut. Jest to maska idealna dla skóry suchej, pozbawionej witalności, dokładnie tak było. Zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, alantoinę i kwas hialuronowy, no czyli po prostu same dobra. Dodaje jej witalności i blasku i ja się z tym zgodzę, że naprawdę to był bardzo duży zastrzyk energii, dawka odżywienia dla mojej skóry, dla mojej buzi, także serdecznie Wam polecam. Idą już kolejne, jadą z kurierem kolejne maseczki z tej serii, z tej firmy, tak? Mam nadzieję, że też się u mnie sprawdzą, na pewno będę Wam o nich mówić, jak coś właśnie już do mnie wskoczy, do kosmetyczki i już będę po użyciu. Używałam też tej białej, to chyba też Wam pokazywałam kiedyś na Instastory. Swoją drogą zapraszam do mnie na Instagram, żeby obserwować, bo tam no właśnie pokazuję takie produkty też, czy to na zdjęciach, na profilu, czy na Instastory, co udało mi się przetestować. Naprawdę to z Mizona serdecznie Wam polecam. Kolejnym produktem, który chciałabym Wam polecić i to króciutko naprawdę, ponieważ ja już o tych produktach mówiłam, to jest kwestia tylko zapachowa. Jest to produkt do całego ciała, tym razem marki Yope i jest to ten balsam do ciała. Balsam naturalny, kojący balsam do rąk i do ciała, 97% naturalny. I tym razem chciałabym Wam polecić zapach werbena. Mówiłam, że w tym zapachu się zakochałam, kiedy wąchałam go bodajże na ekocudach, ale tych jeszcze jesiennych. Mam pojemność 300 ml. I to jest chyba dla mnie lepsze rozwiązanie, ponieważ ja nie jestem aż takim freakiem, że wiecie, w kółko się balsamuję, używam na co dzień, zapominam dalej, pomimo że to są takie piękne zapachy. Natomiast 300 ml na pewno wykorzystam do daty właśnie ważności, czy to na rączki. Czy to na ręce, tak to jest jak się ma małe dziecko, wybaczcie, czy to na ręce, czy to na całe ciało, 300 ml, naprawdę super, to działa, tak? Naturalne składniki koją, odżywiają skórę, pozostawiając na niej elegancki, świeży zapach i z tym się zgodzę, ta werbena jest po prostu takim świeżym, cytrusowym zapachem, także naprawdę serdecznie Wam polecam, jeszcze są to kosmetyki naturalne, naprawdę nie są złe ceny, często na jakiejś promocji możecie dorwać na różnych drogeriach internetowych, także naprawdę warto się zaopatrzeć. Następny produkt, żeby tutaj nie przedłużać, jest to produkt do włosów. Tak,
do moich włosów, których po prostu nie tykam ostatnio. Miałam pójść do fryzjera, ale też stwierdziłam, że na razie ścinanie włosów znowu na krótsze nie ma sensu, ani podcinanie końcówek, ponieważ zbliżają się wakacje, zbliża mi się wylot w maju, więc też stwierdziłam, że końcówki nie ma sensu, to już te takie poniszczone po powrocie po prostu sobie podetnę, czy pójdę do fryzjerki, czy zmienię jakąś fryzurę, no bo na wakacjach, wiecie, jeszcze z dzieckiem, basen, nie basen, plaża, może plaża, to będę w kółko właśnie chodziła albo w kucyku, albo w kitce, więc po co mi jakoś specjalnie ścinać te włosy. Natomiast oczywiście musimy je odżywić, też ja ich ostatnio w ogóle nie farbuję. Bardzo fajnym składnikiem, który sprawdzi się u mnie, kiedy rozjaśniałam włosy, był banan. I ja w bananie naprawdę się zakochałam wtedy, używałam odżywki z Callosa. Natomiast jej takim jednym z minusów, wiem, dla Was wydaje się to śmieszne, ale dla mnie minusem było to, że ona była potężna. Ta odżywka po prostu miała no taką... chyba litrowa ona była, jakoś tak, więc też poddawałam trochę koleżankom pod choinkę, jako wiecie, taki dodatek, prezencik, bo nie byłam w stanie po prostu tego zużyć. Może byłam głupia, bo też potem się dowiadywałam, że można było używać tego właśnie jako odżywkę do włosów, a ja używałam jako maskę, nieważne, zaczynam się rozgadywać. Natomiast teraz znalazłam coś innego, coś z półki drogeryjnej, w ogóle do dostania w drogerii, było na przecenie, chciałam już powiedzieć w Rossmanie, no akurat nie w Rossmanie kupiłam, tylko w drogerii internetowej, było do dostania taniej, też z bananem, też super skład, bo aż 98% składników naturalnych, o dziwo, i jest to Garnier Fructis, ten Banana Hair Food. Także już Wam pokazuję. Teraz po prostu aż YouTube szaleją na temat tego produktu. Naprawdę bardzo dużo się o nim mówi. Tam chyba trzy różne, w tej serii trzy różne odżywki wyszły. Jeszcze jakaś odżywka z papają, z bananem, trzecia już nie pamiętam z czym. No po prostu to pachnie przepięknie. Jak taki deser bananowy. No naprawdę super. Ekstra, naprawdę zwięzła taka odżywka. No i właśnie, to może spełniać różną funkcję. To może spełniać funkcję odżywki, może spełniać funkcję maski, a może być też taka odżywka na sucho. Ja używam tego jako odżywki na mokro, czy po prostu jak już umyję swoje włosy, to na końcówki, no na taką większą partię, nie na same końce, tylko na większą tą ilość. Używam tego jako odżywka na wilgotne włosy, wmasowuję, ale to wiecie, młoda mama, więc rachu ciachu i koniec. I spłukuję. I to mi się świetnie sprawdza. Świetnie mi się sprawdza, ponieważ banan, nie wiem, ja już nie mam rozjaśnionych takich włosów, tu już wracam do swojego koloru, albo już nawet wróciłam, ciężko jeszcze mi to stwierdzić. Natomiast banan mi się świetnie sprawdza, ponieważ ta odżywka dociąża włosy idealnie, a o to mi chodzi. Nie obciąża, tylko dociąża, czyli te włosy są, wiecie, takie mięsiste, cięższe, ale nie są oklapnięte, nie o to chodzi, nie są przetłuszczone, tylko po prostu się tak nie puszą i to jest po prostu idealny dla mnie efekt, ponieważ ja też szukam objętości, jeżeli chodzi o włosy, no bo mam je cienkie, dość gęste, ale cienkie i takie, wiecie, ulizane, powiedzmy proste, po prostu mega, jak i od szczotki, więc wolę, żeby tutaj one były bardziej puszyste od nasady przy głowie, natomiast tutaj no niekoniecznie, żeby nie wyglądać, jakbym miała lwią grzywę. Także świetnie się sprawdza. Trzy sposoby użycia już mówiłam, ona ma 390 ml, na pewno będę w stanie zużyć. Naprawdę, no cud, miód i orzeszki, serdecznie Wam polecam, pachnie pięknie, ale pamiętajcie, nie do jedzenia. Ok, i teraz przejdziemy sobie już do kolorówki, do dwóch produktów, a tak naprawdę powiedziałabym, że trochę taki miks, przed chwilą aż taki miks, że jeden z produktów mi zleciał, poturlał się, musiałam zrobić przerwę, nieważne, taki widać dzień, zakręcony. Są to produkty do ust i o obu produktach na pewno już mówiłam na kanale nieraz, na pewno też odnośnie promek w Rossmanie, czy to w pierwszym, czy to w drugim filmie, który się pojawił, także jeżeli chcecie taką dogłębną recenzję, to tutaj pojawi się pewnie karta do tych promocji rossmanowskich, gdzie będzie mogli zajrzeć. Natomiast ostatnio ukochałam sobie właśnie to podwójne połączenie, czyli numer jeden jest to pomadka matowa, jest to pomadka z Rimmela, z tej serii The Only One Lipstick, taka beżowa, to jest piękny kolor, to jest kolor 700 Trendsetter, nie chcę pomylić, nie wiem dokładnie jak to przeczytać, 700 w każdym razie, naprawdę przecudny kolorek, serdecznie Wam polecam.
W wielu filmikach w tym miesiącu miałam właśnie tą pomadkę na ustach, taki nudziak, ale ciepły, także wielu osobom powinien pasować, bladziochom, takim jak ja, widzicie, no naprawdę jestem blada, nie zarzuca zębów, z tym nie ma problemu. Fajne jest to w tej pomadce, że ona jest taka kremowa, także też pod tym kątem serdecznie Wam polecam. Taka standardowa szmineczka, tak? Naprawdę pięknie wygląda. Mogę Wam zrobić szybko swatcha na ręku. Jaki jest to kolor? O, proszę. Taki ładny. Ciepły brąz. No, ciepły beż. Naprawdę piękna, nudziakowa, no cud, miód i orzeszki. I moje ulubione połączenie to teraz właśnie jest ta pomadka. No nie mam tego dzisiaj na ustach, akurat postawiłam na róż. Ta pomadka w połączeniu z błyszczykiem. I jest to błyszczyk, o którym mówiłam przy odnośnie ostatniej promki. Miss Sporty numer 130, Magnificent Rose. No naprawdę przepiękny. Ja ten błyszczyk dostałam od mojej przyjaciółki. Już nie pamiętam kiedy, chyba w zeszłym roku. Nie pamiętam przy jakiej okazji. Naprawdę bardzo fajny. I właśnie jak jego, może mi się uda, sobie maźniemy na tą pomadkę, to to wygląda pięknie, bo wtedy ta pomadka robi się taka, wiecie, z matowej, błyszczy nam się i robi się taka, o, powiększa jeszcze bardziej usta. W ogóle ten kolor sam w sobie, 700, powiększa usta, a jeszcze jak właśnie sobie dodacie błyszczek, tylko na tą taką część środkową, na tą taką, po prostu na środek ust, zrobicie tak, no to jest lodzio-miodzio. Naprawdę świetne, na co dzień, na jakieś spacerki nawet, na pikniki, na majóweczkę, serdecznie Wam polecam, to można dokładać, także nawet przy jakichś grillach i innych rzeczach też Wam się powinno sprawdzić. Przechodzimy do ulubieńców niekosmetycznych. Będzie to jeden ulubieniec muzyczny, jeden serialowy. Jeżeli chodzi o ulubieńca muzycznego, muszę się tutaj posilić telefonem, żeby nic nie pomylić. Jest to piosenka, która ostatnio chodzi mi trochę po głowie. Bardzo mi się spodobała, kiedy słuchałam jej w radiu, ponieważ teraz trochę odeszłam od słuchania muzyki na YouTubie, bo córka zaczęła wybrzydzać, że ta piosenka jej nie pasuje, tamta piosenka jej nie pasuje. Więc na nowo wróciłam do radia. Aktualnie słucham RMF-ki. Jakoś tak najbardziej mi pasuje, a piosenka, którą sobie ostatnio no bardzo jakoś tak, jakby to być, umiłowałam, jest to piosenka Daddy Yankee. Bardzo lubię, kiedyś w ogóle tańczyłam reggaeton, także może dlatego te rytmy dalej gdzieś tam, wiecie, są w mojej krwi. Szalona mamuśka. I jest to piosenka Con Calma. Okej, troszeczkę mnie porwało. Ostatnim ulubieńcem, o którym sobie dzisiaj pomówimy, jest to serial, który chciałabym Wam polecić. Jest to serial, którego kolejny już sezon zakończyliśmy oglądać z mężem. I prawdę mówiąc, muszę się Wam przyznać, że nie jestem pewna, czy ten serial skończyliśmy w kwietniu, czy nie w marcu. Właściwie bardziej oglądaliśmy go w marcu, ja trochę o tym zapomniałam. I skończyliśmy go albo z końcem marca, albo na przełomie marzec, kwiecień. Nie miałam szansy Wam o nim opowiedzieć. I jest to też serial, już Wam mówię. Jest to serial, o którym zapomniałam powiedzieć w tagu o serialach, także bardzo chętnie teraz chwilę o nim pomówię. Mianowicie Sposób na morderstwo, czyli How to get away with murder. Jeżeli chodzi o plakat, to jak to wygląda na Filmwebie, to już Wam tutaj tak pokrótce pokażę. How to get away with murder, Sposób na morderstwo, już miał kilka sezonów. Naprawdę bardzo fajny serial, 5 sezonów, także teraz piąte obejrzeliśmy. Pokrótce, wybitna prawniczka wraz ze swoimi najzdolniejszymi studentami zostaje wplątana w morderstwo. Jest to serial, który łączy w sobie dwa wątki, które ja bardzo lubię, dwa motywy, czyli motyw kryminalny, taki psychologiczny, kryminalny i prawniczy, też bardzo ciekawy. Studenci prawa, właśnie prawniczka, która uczy, też wykłada na studiach, ale też oczywiście rozwiązuje sprawy, ci studenci są wplątani właśnie co sezon w jakąś inną akcję, także naprawdę dużo się dzieje, w ostatnim sezonie jest tak samo i ten serial praktycznie w ogóle nie zwalnia i naprawdę zaskakuje. To, co w tym serialu mi się podoba, to to, że on potrafi bardzo mocno zaskoczyć, nie wiecie czego się spodziewać, niby już myślicie, że będzie tak, a okazuje się troszeczkę inaczej. Oczywiście nie w każdym wątku, nieraz coś jest przewidywalne, ale to zaczyna być przewidywalne, wiecie, kiedy już no, znacie ten serial, tak? Czyli im dalej w las, może kolejny sezon, no to więcej możecie się domyślić, no bo gdzieś tam charakterystykę postaci znacie, ale naprawdę serial jest
ciekawy, trzyma w napięciu, także dla tych, którzy lubią seriale kryminalne, albo lubią też prawnicze, albo na przykład Suitsi, których teraz oglądam w garniturach, nie do końca do nich przemawiają, bo są za bardzo prawniczy, to tutaj macie więcej jednak kryminalnych wątków, a prawniczyk jest troszeczkę mniej, gdzieś tam powiedzmy te 70% do 30%, coś w tym stylu. Więc naprawdę serdecznie Wam polecam. Okej, i to było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców kwietnia. Naprawdę mam nadzieję, że krótko, zwięźle i na temat. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to standardowo poproszę o kciuka w górze. Będzie mi serdecznie, tak, będzie mi bardzo miło. Właśnie widzę słocza, mam nadzieję, że się nie upaćkam tym. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Zapraszam Was też na kolejne odcinki. A pojawiają się dwa filmiki dwa filmiki tygodniowo, w każdy poniedziałek, czwartek o godzinie 9. Zdążyłam to powiedzieć na jednym wydechu. Życzę Wam miłego, ciepłego dnia, życzę udanej majówki i co? Buziaczki, pa, pa.